Dzień dobry, dziewiarki, dziewiarze. Ja dzisiaj przychodzę do Was z wzór ażurowego panelu, który użyłam na bluzce z włóczek różnych. Włóczką przewodnią była włóczka Silk Color i to był ten wzór ażurowo-warkoczowy, który pokażę dziś, jak go wykonać. Od ostatniej Waszej wizyty przybyło mi tyle, czyli przybył mi jeden rękaw w takiej formie, również jest mieszanka i wzoru, i włóczki Silk Color, i burety z moherem. Są to włóczki użyte przeze mnie w tej bluzeczce. Teraz popatrzmy na to, na ten panel z góry. I w tym, cóż tu widzimy? Tu widzimy tak, dwa warkoczyki z dziurką i jeden listek po środku. No i teraz pokażę Wam, jak to się wykonuje, rząd po rzędzie, żebyście mogły zastosować sobie ten wzór, pozyskać wiedzę z naszego filmu i zastosować tam, gdzie byście pragnęły, gdzie widzicie, w różnych włóczkach, w zimowych również się nada. Mam druty numer 4, włóczkę lino, która jest fragmentem przeze mnie już trochę spruta, ponieważ próbowałam dziergać top, wrócę do niego, ale póki co. Póki co użyję tego na próbka, to jest fajna grubość na druty numer 4. Próbka ma się następująco. Na druty mam nabrane. Teraz popatrzmy na to, co ja tutaj, mój układ oczek. Jedno oczko brzegowe, dwa oczka lewe, trzy oczka prawe, które będą warkoczykiem z dziurką, dwa oczka lewe, dwa oczka prawe, jedno oczko prawe będzie środkowym oczkiem, dwa oczka prawe, dwa oczka lewe, trzy oczka prawe będące warkoczykiem z dziurką, dwa lewe, żeby zrobiły mi tło dla tego warkoczyka i jedno oczko brzegowe. Taki jest mój układ oczek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 oczek tutaj mam. W tym są dwa oczka brzegowe. No to teraz zaczynamy pierwszy roboczy rząd wzoru. Oczko brzegowe ściągam, przerabiam. Dwa oczka na lewo. Tutaj mam warkoczyk z dziurką. Już kiedyś go pokazywałam, jak to się robi. Oczko trzecie ciągniemy i przekładamy przez dwa przed nim i przerabiamy teraz tak. Jedno prawe, jeden narzut, jedno prawe. Następnie mam dwa oczka lewe. W tym momencie przerabiam dwa oczka razem na prawo, jeden narzut, jedno prawe, jeden narzut i jedno pojedyncze przeciągnięcie, czyli jedno oczko przekładam, drugie przerabiam i przeciągam przez to nieprzerobione. Dwa oczka lewe, warkoczyk z dziurką w tym momencie, czyli trzecie oczko ciągnę przez te dwa przed nim, zostawiam w tej pozycji, czyli widzicie, że zabrałam jedno oczko. Skoro je zabrałam, to muszę je oddać poprzez narzut. I mam tak, prawe, narzut i prawe. Dwa oczka lewe i jedno oczko brzegowe. To jest mój pierwszy rząd robótki. Nic jeszcze tutaj nie widać. We wzorach ażurowych to jest najgorsze, te początkowe rzędy, kiedy nic nie widać. Musimy zaufać temu, co mówi, albo schematowi. Rząd powrotny, czyli rząd drugi, to są wszystkie oczka tak, jak schodzą z drutów, czyli prawe na prawo, lewe na lewo. No to lecimy z tematem i przerabiamy je sobie. Będę dążyła do tego, do pokazania Wam jednego kompletnego listka. Tutaj to jest rząd, kiedy to, co widzę, muszę tak przerobić, czyli prawe na prawo, lewe na lewo. Mam drugi rząd, jest za mną, trzeci rząd. W trzecim rzędzie przerabiam oczko brzegowe, dwa oczka lewe. Warkoczyk z dziurką zostawiam w spokoju, czyli przerabiam trzy oczka prawe. Dwa oczka lewe.
Nie. Jedno oczko lewe i tutaj właśnie przecież kształtuję listek. Czyli mam tak, od początku. Brzegowe, dwa lewe, trzy prawe, jedno lewe i teraz mam dwa oczka razem na prawo, jedno prawe, narzut, jedno prawe, narzut, jedno prawe i jedno przeciągnięcie. Jedno lewe. Warkoczyk z dziurką zostawiam w spokoju, czyli to są trzy oczka prawe, dwa lewe i jedno oczko brzegowe. Tak wygląda pozycja moja po trzech rzędach. Czwarty rząd, wiecie, przerabiam tak, jak widzę, czyli to, co jest na lewo, to, co na prawo, narzuty na lewo w tym wypadku. Inna bajka będzie w następnym rzędzie. Ale zaraz do tego dojdziemy. Bardzo lubię przerabiać włóczkę lino. Lino to taka włóczka z mojej sukienki. To zawsze będzie mi się tak kojarzyć. Chociaż z lino zrobiłam różne inne dzianiny, to jednak to zawsze będzie dla mnie lniana sukienka. Mam celowo włóczki skarpetkowe, krótkie, żeby nie hałasowała żyłka. Rząd czwarty jest ze mną. Przystępuję do rzędu piątego. Brzegowe. Dwa lewe. Widzicie? To jest ten czas, kiedy czyli muszę skrzyżować oczka na warkoczyku z dziurką, czyli przekładam trzecie przez towarzystwo dwóch oczek. Jedno prawe, narzut. Jedno prawe, jedno lewe. I teraz robię jeden narzut. I przeciągnięcie pojedyncze, czyli jedno przekładam, drugie przerabiam i przeciągam przez to oczko niezdjęte. Zdjęte, przepraszam. I teraz mam tak, przeciągnięcie, mam teraz trzy prawe, dwa i trzy, czyli zamykam listka. Dwa oczka razem na prawo, jeden narzut, jedno lewe, warkoczyk z dziurką, czyli trzecie oczko. Ciągnę sobie przeciągam przez te dwa wcześniejsze, jedno prawe, narzut, jedno prawe, dwa lewe i oczko brzegowe. Odwracam robótkę i to jest, kiedy tutaj te oczka, spójrzcie na już wypraną część. Listek. Wiadomo, warkoczyk z dziurką powtarzamy sukcesywnie, tak jak Wam pokazałam, ale listek zamyka się, a on zamyka się, widzicie, tutaj mam tylko dwa, nazwijmy to dwa narzuty w środku liścia, a później te narzuty, on się zaczyna zamykać, a te narzuty przechodzą na jego zewnętrze. Czyli w tym momencie, i to jest wszystko jerseyem lewym, czyli jak zaczynam zamykać przy liściu, robię narzut, to w rzędach powrotnych ten narzut przy liściu wykonuję na lewo. Oczywiście nic się nie stanie, jak zrobimy to na prawo, zawsze przecież w następnym rzędzie możemy to naprawić albo tak zostawić. No tutaj jest jersey lewy, więc teraz tak. Przerabiam sobie tam, gdzie warkoczyk jest z dziurką, tam jest tak, jak schodzą z drutów. Właściwie cały rząd jest tak, jak schodzą z drutów, poza dwoma narzutami, czyli to jest ten narzut, który przerobiłabym normalnie na lewo. Nie, tutaj przerabiam to na prawo i dalej idę tak, jak schodzą z drutów. Tak jak schodzą do następnego narzutu, który jest od zamykania liścia. Jest. I teraz tak, jak schodzą z drutów. Mam. Teraz mam następny rząd. Następny rząd po prawej stronie robótki. Lecimy z tematem. Oczko brzegowe, dwa oczka lewe. Widzimy, że tutaj to nie jest ten czas, żeby robić warkoczyk z dziurką, bo byłoby za ciasno. Więc tutaj to jest tak, że po prostu zostawiamy trzy oczka prawe. Dwa oczka lewe. Widzicie, tutaj jestem już nad tym narzutem od zamykania listka. Robię narzut, robię pojedyncze przeciągnięcie. Robię jedno prawe, dwa oczka razem na prawo. Robię narzut, dwa lewe, zostawiam warkoczyk z dziurką w spokoju, czyli robię trzy prawe, dwa lewe i oczko brzegowe.
odwracam robótkę, rząd powrotny. Tutaj ma to samo zastosowanie, ta zasada, że narzuty tam, gdzie jest zamykanie listka, wykonuję na lewo. Znaczy tu z tej strony wykonam to na prawo. Zobaczcie, dwa, to jest to trzecie, to jest ten mój trzecie po kolei prawe oczko. Trzy, lewe. I tutaj mamy trzy, prawe. Warkoczyk z dziurką dalej zostaje warkoczekiem. O tak. Odwracam robótkę. Mój etap wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Przystępuję do tego dalszego zamykania listka w ten wierzchołek, czyli mam oczko brzegowe, dwa lewe, warkoczyk z dziurką przekładam na siebie. O tak. Wykonuję prawe, narzut, prawe. Teraz mam lewe. Raz, dwa, trzy. Widzicie, to jest ten jersey lewy. Jersey lewy jest po to, żeby ten listek był ładnie widoczny. Narzut. I tutaj jest podwójne przeciągnięcie. Czyli jedno oczko sobie przekładam, drugie i trzecie przerabiam razem na prawo. I to, co mi wyszło, przeciągam przez to zdjęte oczko. I tym sposobem tak zamknęłam to, taki czubeczek. Narzut. Raz, dwa, trzy. Warkoczyk z dziurką. Przekładam trzecie oczko przez dwa. I mam tak. Prawe, narzut. I prawe. Dwa lewe. I tutaj oczko brzegowe. Mój etap wygląda w ten sposób. Odwracam robótkę. Jest to rząd powrotny. Czyli tak, obowiązuje zasada przy zamykaniu listka, czyli narzut przy listku wykonuję na prawo. I mam tak, raz, dwa, trzy i cztery. Mam to jedno oczko lewe od zamknięcia listka. Raz, dwa, trzy i cztery, trzy oczka na lewo, dwa oczka na prawo i oczko brzegowe. Etap wygląda w ten sposób i to jest takie ostatnie dwa rzędy, teraz te, które będą teraz następowały. To jest taka czysta przyjemność, nic nie robimy, tylko przekładamy oczka. Nic nie robimy, może to śmiesznie brzmi. Czyli mamy tak, dwa lewe, czyli można powiedzieć tak, te dwa rzędy, które teraz nastąpią, przerabiamy wszystkie oczka tak, jak je widzimy, czyli prawe na prawo, lewe na lewo. Czyli mam tak, miałam brzegowe, dwa lewe, trzy prawe, raz, dwa, trzy, cztery lewe, jedno prawe, raz, dwa, trzy i cztery, trzy prawe, dwa lewe, i jedno oczko brzegowe. Wygląda to tak. Jest jeszcze rząd powrotny, który będzie ostatnim rzędem roboczym. Wtedy już popatrzymy na ten kawałek próbki, jaki wydziergałam. Wszystkie oczka tak, jak schodzą z drutu w tym rzędzie. Więc tak, lewe na lewo, prawe na prawo. I lecimy z tematem. Jest, prawie, prawie. O tak, i teraz uwaga. Tadam, ojejku, spadło mi z drutu, ale to nic, to przecież jest tylko próbka. I to i tak nie byłoby kontynuowane, byłoby do sprucia. Tak, to było takie ostre wejście, tadam. No to ta moja próbka wygląda w ten sposób. Widzicie, powtórzyłyśmy na naszym tutaj programie ten jeden liść na wysokość. Następny rząd roboczy prawy, czyli ten po prawej stronie robótki, wracamy do korzeni, czyli zaczynamy tworzyć następny poziom listka. Popatrzcie na to tutaj. To jest to. To jest tutaj utworzony, tutaj w połowie to jest ten rząd, kiedy nic się nie zmieniało i zaczynamy tworzyć nowe pięterko liścia. Ja w mojej bluzeczce z włóczki Silk Color mam listka powtórzonego 9 razy na wysokość,
To są 83 oczka na druty nabrane. Taką bluzeczkę można sobie tworzyć w różnych rozmiarach, zachowując ten panel. Tutaj po bokach możemy mieć dowolną ilość oczek, jaką chcemy, a jak widzicie, tutaj mam panel, a na rękawie mam w całości ażur powtórzony i to jest bardzo fajna według mnie plisa do zastosowania w różnych dzianinach. To był mój cel, pokazanie Wam tego wzoru, czyli ten ażurowy panel z jedwabnej bluzki. Jedwabna bluzka w wersji roboczej z jednym rękawem wygląda tak. Zawsze wtedy miałabym ochotę odbić na ksero ten drugi i byłby od razu. Nie ma. Nic nie jest lekko, więc po prostu muszę go wydziergać. Za dzisiejszą Waszą uwagę bardzo Wam dziękuję i do następnego razu.